Dzień dobry bardzo w kolejnym nowym dniu. U nas dzisiaj taka pogoda. Chmurki są, ale też jest i błękitne niebo. Dzisiaj ma niby już być bez burz i bez opadów deszczu, także zobaczymy. Oczywiście plany podwórkowe mam na dzisiaj też, bo chcę skończyć odchwaszczać tutaj mój ogródek przydomowy. Miałam w planie też wczoraj pójść opielić ziemniaki i tamtą drugą część moich cukinii, ale jakoś już nie starczyło mi czasu na wieczór, bo byliśmy na tych rowerach, a później właśnie była ta burza, no i już nie było jak pójść i pielić. No ale dzisiaj mam w planie właśnie zrobić też te ziemniaki, już tam zgracować. No i część przydomową mojego ogródka też mam w planie właśnie tutaj wyczyścić, wygracować, żeby było już czysto. Także wszystko to się zobaczy. Mam nadzieję, że plany moje poskutkują i wszystko będzie zrobione. Ale najważniejsze, że największy ten, muszę Wam powiedzieć, nazwijmy to, rabata jest wyczyszczona. A dzisiaj jest nowy dzień. Oczywiście przychodzę się standardowo z Wami przywitać, życzyć Wam cudownego dnia, zaprosić na vlogusia, jeśli macie ochotę. A ja standardowo znikam do komentarzy. Dzisiaj trochę później wstałam, ale w końcu są wakacje. O, i dzisiaj mamy już cieplej, bo o godzinie 6 z minutami, bardziej to już bym powiedziała, że jest przed 7, mamy 18 stopni. Także wraca cieplejszy tutaj, poranki wracają cieplejsze. Pomidory z mozzarellą, także taki standard. Pół drożdżówki odgrzanej w mikrofali. Muszę Wam powiedzieć, że taka odgrzana też jest bardzo dobra. Ja oczywiście mam tą z pieczarkami. Ostatnia połóweczka, kiełbasa, ale nie wiem, czy ja ją zjem, ale leży, niech leży. Zajadam, a do tego jeszcze mam białą herbatę. Zajadam i biorę się za robotę, bo nie ukrywam, że trochę planów mam. Ogródkowych i nie tylko. Także jeżeli jecie coś, życzę Wam smacznego, a ja znikam do roboty. Nagrywać dzisiaj tych robót ogródkowych nie będę, bo nie będę Was tak zanudzać tylko tymi chwastami i tak dalej. Pokażę Wam efekt końcowy. Dzień dobry bardzo, już z kawusią popołudniową. Moją godzina jest, muszę Wam powiedzieć, 12:51. Spojrzałam się na ekspres, a na ekspresie pokazuje mi 11:51, co jest niemożliwością, bo o 12 to skończyłam robić na dworze. Także muszę Wam powiedzieć, znowu kolejna jakby rabata, kolejne miejsce jest odchwaszczone, doprowadzone do stanu odpowiedniego, że tak to ujmę, więc jest już wyczyszczone, z czego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Nie ukrywam, że trochę zmęczona, ale zadowolona. Ale najpierw łyczek kawusi. Już Wam tego kolejnego odchwaszczania nie nagrywałam, bo stwierdziłam, ile można odchwaszczać na kanale. I tak już, można powiedzieć, od poniedziałku to tylko odchwaszczam. Zresztą taka jest prawda, bo odchwaszczam. No a kanał to jest część mojego życia, więc nic innego akurat nie robię, tylko odchwaszczam. Ale na razie jest przerwa, bo powiem Wam, że mimo, że te chmury chodzą, bo chodzą, wiaterek też wieje, ale jest gorąco. Ania Flis napisała właśnie, że u nich dzisiaj jest 26 stopni w cieniu. Aż ja poszłam, wiecie, spojrzeć na mój tutaj termometr, więc u nas jest 30, z tym, że termometr jest no za tą doniczką niby schowany, jednak słońce na niego grzeje cały czas i pokazuje, że jest 30 stopni, ale fakt, no bo wiadomo, że jak się tak robi, to człowiek się bardziej męczy i jednak to zmęczenie bardziej się potęguje, bo czuć to gorąco. Więc jest odchwaszczone, kamienie są zerwane, tkanina jest usunięta. Mrówek znowu było co niemiara, ale na razie jest tylko to zrobione. Mateusz wykopał też rowek, ale no na razie jest gorąco, więc czekam, jak ochłodzi się, więc przywieziemy jeszcze ziemi troszeczkę. I no zresztą nie będę Wam mówić co dalej,
bo jak zrobię to, o co mi chodzi, to Wam oczywiście wszystko pokażę. Wieczorem też tam pójdę wygracować, żeby już nic nie było, żadnego kawałeczka chwastu, tylko żeby było już pięknie posprzątane. Są tam też, nie wiem, coś mi tutaj przeszkadza, znalazłam też parę takich jakby liści, parę sadzonek konwali, więc na razie zostaną tam, gdzie są, nie będę ich usuwać, no bo wiadomo, teraz jest gorąco, jak się tak wykopię z jednego miejsca, przekopię się w drugie, to one mogą zwiędnąć, uschnąć, więc szkoda mi i później dopiero na jesień przekopię je na właściwe miejsce, a w to miejsce już tutaj właśnie pójdą liliowce, lilie. I taki mam tutaj plan, właśnie tak patrzę się na tą moją wypieloną rabatę, bo naprawdę jestem znowu zadowolona, że znowu udało się coś zrobić. Kiedy będzie następne pielenie? Nie wiem, bo jutro jest sobota, więc jutro raczej pielić nie będę się tym zajmować. Niedziela to jest tak, jak ja mówię, ja w niedzielę nie pielę, nie robię, odpoczywam, więc niedziela rządzi się swoimi tutaj prawami, że tak to ujmę. I trzeba będzie coś wymyśleć na niedzielę, co będziemy robić. Oczywiście poza kościołem, to coś dodatkowego można tutaj wymyśleć na popołudnie, chociaż my i tak będziemy sami tym razem, sami będziemy, więc muszę coś wymyśleć. Tutaj jakieś zajęcie twórcze dla nas. Ale przyszła do mnie paczuszka z West Wing. Ja czasami tam właśnie zaglądam i poszukuję różnych takich, można powiedzieć, niespotykanych rzeczy. A też nie ukrywam, że zaglądam na, właśnie na West Wing dzięki Beacie. Teraz było chwila prawdy na otworzenie pudełka, bo ja jeszcze tego pudełka nie otworzyłam. Też jestem tutaj ciekawa, jak to wszystko tutaj wygląda. Teraz będzie chwila na szeleszczenie, bo muszę wyjąć jakąś tutaj kopertę. Nie wiem, co to za koperta jest. A to może taka koperta tylko zabezpieczająca. A nie, dobra, już wiem. I tak, ja tam zaglądam dzięki temu, bo w sumie to West Wing odkryłam, tak jak odkryłam kanał Beaty na YouTubie, tak samo i odkryłam właśnie tą stronę internetową i sklep West Wing. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Czasami tam zaglądam, można naprawdę upolować niekiedy fajne rzeczy, takie, które no nie są sprzedawane u nas. Tam bardziej bym powiedziała, że są to rzeczy takie sprzedawane, jak to można spotkać, czy w TK Maxx, czy w tym drugim sklepie, w Half Price. I zamówiłam z ciekawości, tylko już myślałam, że to będzie trochę inaczej wyglądać. Myślałam, że tu będą bardziej gumowe. To nie jest takie, wiecie, pierdółki. Nie są pierdółki, tylko jak to ja to nazywam, nie pierdółki, a praktyczne rzeczy. Bo na chwilę obecną skupiam się bardziej na praktycznych rzeczach i na tym, żeby jakoś tutaj zorganizować bardziej mój ogród. Na wnętrzu też się domowym nie skupiam, chociaż też lampy też mam na uwadze, ale stwierdziłam, że najpierw ogród, trochę jakichś nowych roślin można by było posadzić, no i to, co jest potrzebne do ogrodu, ewentualnie na taras. Bo nadal jeszcze nie zamówiłam tych zasłon, to też tutaj muszę przyciąć któregoś dnia na Allegro i poszukać na Allegro, ale dobra, to nie o Allegro miało być, tylko o właśnie o West Wing. I tak, ostatnio były wyprzedaż 60% na dekoracje i nie tylko do ogrodu. I pierwszą rzeczą, którą Monika sobie zakupiła, są to rękawice, takie długie. Tam się zamawia, tam są takie, nie wiem jak to nazwać, aukcje, czy takie rezerwacje jakby. No rezerwuje się i to później przychodzi. Albo może przyjść w ciągu 3 dni, albo może przyjść nawet i po 3-4 tygodniach. To zależy właśnie jak i skąd oni to wszystko ściągają, ale zamówiłam sobie takie rękawice, z tym, że myślałam, że to będą rękawice, powiem Wam, tutaj gumowe, a to jednak nie są gumowe, tylko tutaj są płócienne, bo ja je zakupiłam z myślą, nie wiem, o cięciu róż czy coś takiego nawet. Albo i tak teraz właśnie zakupiłam, bo jest to pielenie truskawek, będzie zaraz jakoś trzeba będzie iść i stwierdziłam, że w takich długich to tutaj człowiek nie będzie sobie, wiecie co, rysował rąk. Trochę się tutaj zawiodłam, bo
No rękawice nie są tutaj gumowe. Za te rękawice zapłaciłam 20 zł, więc myślę, że cena też jest całkiem spoko. No z tym, że tak jak Wam mówię, i tutaj też nie jest to gumowe. Także one chyba tylko i wyłącznie będą się nadawać do jakichś takich suchych rzeczy, a nie mokrych. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, będzie teraz szeleszczenie. Druga rzecz, są to też rękawice. I tutaj wyhaczyłam dwie pary rękawic za 20 zł, czyli jedna wychodzi za dychacza i jedna będzie dla Julci, bo ona najwięcej mi pomaga, a druga będzie dla mnie. Tylko mam nadzieję, że na te Julci malutkie łapki będą dobre, bo to jest rozmiar M, nie było już mniejszych eseczek. Ale też właśnie widzę, że są płócienne. Na mnie są dobre, ale w sumie to te inne to tutaj mam w domu, to też raczej... No tutaj nie mam. Raczej też są płócienne, a myślałam, że będą właśnie, wiecie co, może bardziej wytrzymałe te z West Wing, ale jakoś tak. One były zarezerwowane, później ktoś ich z nich zrezygnował, a mi się też spodobał ten print taki tutaj w osy, pszczółki i stwierdziłam, dobra, wezmę za 20 zł dwie pary, no to jeszcze nie majątek, a czasami w sklepie też potrafią być drogie. Więc to przydatne i potrzebne. I teraz może z takich mniej przydatnych, ale długo nad tym się też zastanawiałam. I tą rzecz widziałam właśnie u Beaty na kanale. A jest to ten fartuszek ogrodowy. Zaraz go sobie tutaj otworzę, zobaczę jak on wygląda. Bardzo mi się podoba właśnie, jak ona tam chodzi w tym swoim fartuszku do tych swoich roślinek. Bo ona też jest, można powiedzieć, taką moją tutaj ogrodową inspiracją. I taki fartuszek kosztował 40 zł, także no nie mało, to nie ukrywam, że nie mało. Ale można sobie tutaj właśnie schować, czy to jakieś nożyce, czy można sobie schować sekator, czy nawet telefon. Czekajcie, jest tu jakiś telefon? Jest. Czy nawet właśnie idziemy, chowamy telefon i już się nie martwimy, że gdzieś tam zginie czy coś. Także coś takiego. Pomyślałam sobie, że taki gadżet do ogrodu będzie fajnie wyglądał. Mam gadżety do kuchni, fartuszki, więc dlaczego i nie mieć takiego gadżetu do ogrodu. Tylko tak, a tutaj tak. Proszę bardzo, na głowę. A tutaj się nie rozpięłam oczywiście. I tutaj też, o, i można się zapiąć i śmigać. Odzież jest zabezpieczona i można tam sobie działać. Oczywiście wydaje mi się, że taki fartuszek to bardziej przy tym pikowaniu czy coś takiego, aniżeli przy takimś jakimś wyrywaniu chwastów. No ale ten gadżet bardzo mi się podobał od zawsze u niej. Tak jak Wam mówię, jak ona śmiga w tym swoim fartuszku i wyrywa te swoje chwaściki. Więc to, nic tu więcej nie mam, nie. No i moja ostatnia rzecz, może nie tylko upatrzona na kanale u Beaty, ale też bardzo często widuję ją na zdjęciach na Instagramie, zwłaszcza w takich z dekoracją wnętrz, przy kawusi, z książką, coś takiego. No, to też nie ma się co oszukiwać, bo jest to gadżet. No, gadżet taki ogrodowy, bardziej ogrodowy niż domowy, a są to nożyczki. Zawsze muszę Wam powiedzieć, podobały mi się te nożyczki. One też kosztowały jakoś 20-30 zł. Ja to zamówienie już robiłam no, jakiś czas temu i no, teraz tak już dokładnie nie pamiętam co i jak. Ale jakoś tak w granicach 20-30 zł kosztowały, więc niedużo. I ja mam je zamiar wykorzystywać tylko i wyłącznie tutaj do ścinania, nie wiem, lawendy, ziół, coś takiego. W domu na pewno ich używać nie będę. Ewentualnie będzie to służyć jako taki gadżet dekoracyjny, no bo jest to, nie ma się co oszukiwać, gadżet. I takie to były właśnie dzisiaj moje zakupy z tego sklepu West Wing ze Stromki. Muszę Wam powiedzieć, najbardziej to mnie, nie ukrywam, zawiodły te rękawice, bo myślałam, że one będą takie troszeczkę inne, bardziej takie odporne na
wodę, zwłaszcza te długie, że będą odporne na wodę, jednak nie są, ale trudno. Tak myślę, że w takich cenach rękawic tutaj się nigdzie nie kupi, ewentualnie no takie te zwykłe za 3 czy 50 można sobie zakupić w Action. Nie mówię, że są złe te z Action, bo ja je mam. Co prawda, bardzo często trzeba je wymieniać, no bo jednak bardzo często się niszczą, ale takie trochę gadżety ogrodnicze zawsze umilą prace ogrodowe. A muszę Wam powiedzieć, no chyba też taki prezent za tą pracę, którą ostatnio tutaj wykonałyśmy z Julii, też nam się należą jakieś gadżety ogrodowe. No i tyle to będzie tytułem wstępu, można powiedzieć. Bo żeśmy się dzisiaj tak naprawdę nie widzieli, bo ja tylko pokazałam Wam to śniadanie, uciekłam do tej mojej roboty. A teraz tak, biorę kawusię, idę sobie chwilę, odpocznę i będę robić obiad. Dzisiaj u nas na obiad to, co robiła ostatnio jedna z Was, Ewa bodajże, o ile ja dobrze pamiętam, a będą to kluski na słodko z twarogu. Jak one się nazywają? Zapomniałam, powiem. Leniwe. Leniwe dzisiaj będą, a do tego będzie jakiś sosik. Nie wiem, jaki sosik. Na pewno będzie jakiś owocowy, więc albo będzie truskawkowy, tylko że u nas tych truskawek bardzo niewiele już jest, więc będzie albo to, albo będzie sosik wiśniowy na przykład. Dojrzewa też misiek, nie wiem, czy sąsiadka nie idzie, nie. Bo misiek standardowo przebywa u nas. Amelka chyba też jest gdzieś na dworze. Albo właśnie będzie truskawkowy sosik, albo wiśniowy do tych klusek leniwych. I dojrzewa już porzeczka, o to miałam właśnie Wam powiedzieć. Dojrzewa czarna porzeczka. Dzisiaj byłam właśnie jeszcze tutaj przed tym, nim się do Was odezwałam, bo też, Ewelinka pisała, że poszła odchwaszczać swoje tutaj krzaki. No moje krzaki owocowe też trzeba będzie odchwaścić, nie ukrywam, ale to czekam na męża, aż mi wykopię tam takie liście. Mam, nie wiem, co to za chwast, bo to jest na pewno nie chrzan. Może to jest końskie coś, ten, jak to nazywają, koński szczaw czy coś, bo takie dość duże liście urosły mi przy samej porzeczce. Nie chcę sama tego kopać, bo no nie wiem, czy porzeczki nie uszkodzę, a jednak nie chcę jej uszkodzić, bo w tym roku jakoś ma sporo owoców czarnej porzeczki, na którą oczywiście tutaj też długo czekałam, bo no wiadomo, taki krzak jak się go posadzi, no to on od razu nie wydaje owoców, a jak wydaje, no to zawsze tam, nie wiem, garść na jeden sezon, później szklankę albo miseczkę na drugi sezon. No w tym roku u nas tak jakoś więcej jest. Tej czarnej porzeczki jest już nawet słodziutka, ale to tylko jeden krzak, muszę Wam powiedzieć, tak wcześniej dojrzał. A dwa kolejne, nie, jeden krzak właśnie ma jeszcze tak lekko zielono-czerwone te swoje grona, więc nadal czekamy. No i dobra, także to tyle. Ja teraz znikam i widzimy się w przygotowaniu obiadu. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, zabieram się za moje kluchy leniwe. Oczywiście ja tutaj nie będę Was uczyć, bo zapewne każda z Was robiła je kilkadziesiąt razy, a ja robię je tak. Oczywiście użyłam kilograma z twarogu, wel sera białego, bo to różnie jest nazywane w różnych częściach naszego kraju. Gdzieniegdzie mówimy ser biały, gdzieniegdzie mówimy twaróg. U nas raczej mówimy ser biały, mi się wydaje. No bynajmniej ja mówię ser biały. Więc mam kilogram. Muszę go już użyć, bo nie powiem, wychodzi trochę z terminu. A jak jestem już w mleczarni, no to wiecie, że kupuję cały kilogram, bo u nas też bardzo często lubią właśnie taki ser biały z cukrem i ze śmietaną i tak go sobie zajadają. Szczególnie mąż i Antoś tak bardzo lubią zjeść nawet na śniadanie z bułką. Ser biały właśnie rozgnieciony z dodatkiem cukru i śmietany. Czasami tam sobie czymś poleją i tak zajadają. A że nie mam już pomysłu, muszę Wam powiedzieć, na obiad, bo nie mam pomysłu. Stwierdziłam, że mogą być takie kluchy i do tego będzie sos
owocowy zrobiony z wiśni. Tutaj mam wiśnie zamrożone, wyjęte z zamrażarki, ale ja sobie je zaraz podgrzeję, doprowadzę do wrzenia, przetrę przez sitko, żeby nie było tych skórek, bo te skórki to nie ukrywam, że może, albo wiecie co, może ja to zblenduję i wtedy nie będzie czuć tych skórek, a takie zblendowane, no to może będą mieć więcej wartości, po pierwsze odżywczych, a po drugie będzie gęścieńszy sos. I taki będzie dzisiaj obiad, a później, wczoraj Julcia miała robić gofry, a później Mateusz właśnie mówił, żeby jeszcze zrobić gofry, więc pewnie wjadą gofry na wieczór. I takie to będzie dzisiejsze jedzenie u nas. Ja sobie rozgniotłam ser za pomocą widelca, ale można go też zmielić w maszynce do mielenia albo, nie wiem, zblendować lub użyć takiego, jak ja to nazywam, wiecie, takiego tego placka z Biedronki, takiego rozmymłanego, więc ten to już całkowicie jest miękki i nie trzeba tutaj zbytnio jakichś sił używać, żeby go rozgnieść. No dobra, przyjmijmy, że jest rozdrobniony, rozgnieciony. Dodam soli, nie będę słodzić, bo zamierzam ten sos doprawić, ale ja każde jedne z kluski solę, więc tutaj też dam, tak dla przełamania, trochę soli, około jednej łyżki. Dodam dwa jajka, tylko trzeba sobie zrobić dołeczek. Dwa jaja. Jak to się mówi, od szczęśliwych kurek. Na razie dodam jedną szklankę mąki pszennej i dodam jedną łyżkę mąki ziemniaczanej, bo chcę, żeby te kluski się nie rozpadały. A później, w zależności od tego, jak będzie gęste i zwarte to moje ciasto, to najwyżej dodam jeszcze albo jajko, jak będzie za bardzo takie, wiecie, mączne, uznam, albo jak będzie za bardzo luźne, to dodam mąki. Także to zaraz wszystko zobaczę. No i czynność, której ja niekoniecznie lubię, to zagniatanie. I zaraz zobaczymy, co mi z tego wszystkiego wyjdzie. Myślałam też o sosie z porzeczek czarnych, ale za porzeczkami czarnymi to u nas średnio przepadają, średnio. Jagód nie mam, bo u nas tutaj w naszych lasach, moja teściowa już mówiła, że jagodników nie ma. Zresztą ja do lasu sama to nie pójdę, także się nie wybieram sama w las. A i tak czy to mam, muszę Wam powiedzieć, o teraz chwilę siedziałam. Zmontowałam sobie oczywiście filmik, więc filmik się już tam zapisuje w programie. No i chwilę siadłam, żeby dopić sobie tutaj kawusię moją. Przeczytałam też wiadomości od Was, takie prywatne, bo tutaj z niektórymi też utrzymuję kontakt właśnie prywatny. I przeczytałam artykuł, że w lasach, tam gdzie panuje susza, to nie ma właśnie jagód, bo mimo, to znaczy, że te jagody pisało, że nie dojrzewają. Mimo tego właśnie, że świeci słońce, to coś było napisane, że susza panuje i te jagody jakoś nie dojrzewają, także nie wiem. Nie wiem, ale tutaj Justynka, a Justyna mieszka też z tamtej strony Lublina, jak się jedzie na Warszawę z Lublina. Właśnie była z mężem na jagodach i miała, co miała robić? Bułki z jagodami chyba, czy coś. Coś mi się tak wydaje. A i też jeszcze Ania. Ania, ale nie ta Ania od nas, też tam z Lubelskiego, tylko dalej ode mnie. Tylko Ania G. też wybierała się właśnie w weekend na jagody z mężem do lasu, chyba w niedzielę właśnie. No ja też bym poszła, ale nie mam chętnego na ten las. No dobra, zaraz sobie umyję ręce, zagniotę ładnie to ciasto i się do Was odezwał. Ciasto zrobione,
ciasto zrobione, wydaje mi się, że jest idealne. Także wystarczyła tylko ta jedna szklanka mąki pszennej i jedna łyżka mąki ziemniaczanej. Więcej nie dodawałam, tylko tutaj na okruszenie stolnicy, żeby mi się nie przyklejało. I teraz już wiadomo, jak na kopytka to robię. Coś mi musi Wam powiedzieć, w gardle drapie, nie wiem o co chodzi. Ale nie czuję się przeziębiona, także nie wiem, co to jest. Czy jakaś alergia, czy co? Nie wiem. Wczoraj też mnie drapało. Zresztą Wam wczoraj też mówiłam o tym właśnie, że mnie w gardle drapie. I robimy kruchasy. Robię sos, wiśnie przełożyłam do garnka, tutaj mam, nie wiem, tak około 200 gram, może trochę mniej, ze dwie takie szklanki użyłam. Jak zostanie, to zawsze można je, muszę Wam powiedzieć, dodać nawet i jako sos do gofrów, czy do lodów, bo będą idealne też jako sos do lodów, właśnie takie wiśnie. I tak, doleję trochę wody, żeby mi tutaj ładnie się zagotowały i zagotuję i zaraz będę się dalej tym zajmować. Wiśnie rozmroziły się, trochę je posłodzę, ale tak nie za dużo, z pół łyżki dosłownie. Zawsze można, wiecie, dosłodzić, nie muszą być też takie mega słodkie i zblenduję to wszystko. Powiem Wam, że po przetarciu to dużo tego nie wyszło, ale na jeden obiad wystarczy. I tutaj sobie jeszcze rozpuściłam jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Kluski też już gotuję. Dodam do mojego tutaj sosu wiśniowego. Trochę go zagęszczę. Będzie miał, o widzicie, taką fajną konsystencję. I dodam jeszcze, powiem Wam, śmietanki, kremówki trochę. Będzie miało ładniejszy smak, ale może tą śmietankę najpierw zahartuję w kubeczku, żeby mi się tutaj całość nie zważyła. Także o, proszę bardzo, mieszam. Taka papka mi powstała, ale myślę, że będzie dobre. Trochę wody doleję, bo jednak chyba troszeczkę jest przygęsta. A ja nie chcę, żeby to był kisiel, tylko chcę właśnie, żeby to był taki fajny, jak to się mówi, klarowny sos. I zaglądamy w talerze małym dzieciaczkom. I teraz dzieciaczki powiedzą, czy smakuje, czy nie smakuje. No dobre są. Sos też? Mhm. Widziałam, że sobie dosładzali, także chyba za mało posłodziłam. Jakieś tak jak nałożyłaś, to było moim zdaniem tak za mało słodkie. Tak. I Antoś. Antosia, muszę Wam powiedzieć, nie wiem, czy to widzicie, na czole chyba coś ugryzło w nocy, bo ma tu taką gulkę.
Antosiu, a tobie smakuje? Średnie. Jak średnie? Średnie. Dobre, dobre, Antosiu, dobre. Smacznego. Dziękuję. I moja porcyjka klusek. Muszę wam powiedzieć, że kluski są mięciutkie, delikatne. Rozpływają się w ustach, a sos nadaje im takiego smaczku kwaśnego. Kluski są lekko słone, więc to jest takie wymieszane słonego z kwaśnym, z lekką nutą słodyczy. Także ja zajadam, a wam życzę oczywiście smacznego, jeżeli też coś jecie. Dzisiaj trafiłyśmy na piękny zachód słońca. Co prawda kamera tego tak nie oddaje, jak jest w rzeczywistości, ale i tak jest pięknie, muszę wam powiedzieć. No i tak jak widzicie, stado latających komarów już lata wkoło mnie na przykład. Jestem, czuję, że cała nimi obleziona. Także uciekamy. Trochę później dzisiaj wystartowałyśmy, ale to później wam poopowiadam. A teraz komu w drogę, temu czas. Wróciłyśmy z rowerów i jeszcze wam pokażę, co dzisiaj było zdziałane. Więc tutaj też już nie ma tkaniny, nie ma kamieni. Wszystko jest zerwane. Zerwałam też taki płotek. A, płotek też tutaj wyrwałam. I ten płotek, nie będę go wyrzucać, tylko ten płotek będzie takim jakby mostkiem zrobionym u kur. Widziałam takie coś u Kasi Inn i coś takiego też chcę zrobić. A tutaj, o, chyba Melka znalazła jeża, muszę wam powiedzieć. Tak, Melka znalazła jeża. Czyli on tam mieszka, zerknijmy. Melunia, masz jeżusia? Melunia? Tak, nasz jeżuś tutaj mieszka, trzeba mu wody dać i psiej kociej karmy. Meluniu, kto to jest? Nasz jeżuś prywatny. Widzisz, nie wyprowadził się. Zaraz, jeżusiu, przyniosę ci wody, czekaj. Ale skończę najpierw tutaj opowiastki me. Melunia, chodź, bo jeżuś ma pchły, pani mówiła. Meluś. I tutaj zamiast tego płotka ułożyłam kamienie. Jeszcze sobie będę szukać większej ilości kamieni na polach. Jak już bijacie będzie poorane, to może się coś znajdzie. Zawsze z pługa się coś wyciągnie, prawda? I muszę wam powiedzieć jeszcze jedno. U nas niby chodzą codziennie te burze. No dzisiaj było bez deszczu i bez burzy. Ale tutaj ziemia, chciałam sobie wieczorem ją zgracować, jest tak twarda, że nie byłam w stanie wbić tutaj gracki. Jest tak twardo. Także no widzicie, tu gdzie na przykład tu jest mokro, bo nawet jeszcze widać. A tu gdzie była tkanina, to jest okrutelnie twardo. I tutaj też wykopany był właśnie ten płotek i przywieziona ziemia z pola. No bo to tak nieestetycznie wyglądało, jak te chwasty były tutaj po tym płotku. Także tak to się prezentuje. Ale wydaje mi się, czekajcie, bo tutaj jeszcze moje narzędzia, bo nie posprzątałam, bo chciałam pojechać na ten rower, żeby nie wyjść z prawy. Bo i tak jednego dnia nie byłam, bo padał deszcz, ale i tak muszę wam powiedzieć, że już wygląda to miliony razy lepiej. Także jestem zadowolona, że kolejny kawałek udało się wyczyścić. I taką samą lilię, jak rośnie tu, to będzie rosła tutaj po tej stronie drugiej, jak są te, jak one na biało kwitną w maju, konwalie. Więc tutaj będą drugie lilie zamiast tych konwali, a te konwalie gdzieś przeniosę. Dobra, także teraz już wam opowiedziałam, co dzisiaj było działane. I idę teraz po wodę dla tego jeżusia i coś do jedzenia mu dać trzeba. Chociaż i tak któraś z was pisała, że się żywi ślimakami, więc muszę wam powiedzieć, że faktycznie może i tak, bo ślimaków jest bardzo mało. Jak zawsze żarły, że tak brzydko powiem, tutaj te moje, czy to te lilie, czy żarły nawet i tutaj te hosty zawsze były zjedzone, to w tym roku znalazłam może ze 3 ślimaki. Także coś w tym musi być. I mamy już wieczorek, a nawet można powiedzieć noc, bo jest za minutę 22. Także kuchnia jest już ogarnięta, muszę wam powiedzieć. Julcia właśnie próbowała mleko to słodzone, skondensowane, ale chyba stwierdziła, że jest za słodkie, bo zaczęła się krzywić. Tak, Julcia, za słodkie jest? Ja zrobiłam sobie tutaj herbatkę jeszcze, żeby już, wiecie, nic bodajże nie korciło do jedzenia, bo oni tutaj ciągle jeszcze coś wyciągają.
A wcześniej wybrałyśmy się tak dość późno na te rowery, bo chyba żeśmy już były po 20, żeśmy wyjechały. Bo Julcia jeszcze robiła gofry, ale tych gofrów już Wam nie pokazywałam, jak nawet smażyła. I wyciągnęła dwa urządzenia. Chyba powiem Wam, że zapomniała, że mamy tą drugą gofrownicę z MPM Produkt. I najpierw zaczęła smażyć na tych waflach, ale później przeniosła się na tą drugą gofrownicę, tą kwadratową. Także, ale niedużo wyszło, niedużo, bo tylko jedną porcję zrobiła, tak żeby starczyło, wiecie, dla nich, bo ja nie zamierzałam jeść i dobrze. Więc to mieli na kolację, czyli właśnie gofry. Jutro może jeszcze na śniadanie też wjadą gofry, może właśnie ja bym zrobiła i bym zjadła. Bo jutro jak nie będzie padać, no mam nadzieję, że nie będzie padać, bo wiem, że idzie już od zachodu i jest coraz bliżej, bo już chyba jest w Płocku z tego, co ja patrzyłam, to wybieramy się na te targi do Zamościa. Chociaż i tak wydaje, to znaczy nie do Zamościa, tylko do Sitna. A Sitno właśnie jest pod Zamościem. Chociaż i tak powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że czy będzie padać, czy nie będzie padać, to i tak te targi się odbędą. Tylko no może będzie po prostu mniej osób zwiedzających, także się to jeszcze zobaczy. Ale takie mam szczęście, że zawsze i to już od paru ładnych lat właśnie jak są te targi, to zawsze wtedy przychodzi deszcz. Chociaż ja wiem, że nie u wszystkich pada, to ja sobie zdaję z tego sprawę, bo tutaj od nas, u nas pada codziennie, muszę Wam powiedzieć. Nawet już tutaj mam powiadomienia, że będzie padać już w nocy o 4 nad ranem, że ma padać. Także ja dostaję powiadomienia i u nas nie mogę powiedzieć, bo pada codziennie. A na przykład Majka dzisiaj pisała w komentarzu, ona mieszka tutaj też niedaleko, bo w Izbicy, i pisała, że u niej nie było ani jednej kropli deszczu. Także no powiem Wam, że to jest takie trochę dziwne, chociaż ja wiem, że no deszcz to tam, gdzie chmura zajmie, to tam deszcz pada. Tak to się tutaj fachowo mówi. Musiałam się napić. To samo Anetka, tylko Anetka jest Anetką na komentarzach, więc nie wiem w sumie, jakie jest poprawne imię, bo Anetka jest w komentarzach na YouTubie, a na Instagramie jest jako Andzia, więc no albo może pisze z profila córki po prostu. I też właśnie pisała, że u niej nie ma ani jednej kropli deszczu. Dzisiaj miał być ten deszcz, bo idzie przecież z zachodu, też dostała, pisała, że dostała alertę, a deszczu nie było ani kropli. Także no, nie wszędzie pada, także mam nadzieję, że tam, gdzie czekacie na deszcz, to ten deszcz będziecie mieć. U nas też, niby tak jak Wam mówiłam na dworze, niby pada codziennie, ale jak dzisiaj zerwaliśmy tą tkaninę, bo żeśmy dzisiaj, tak jak widzieliście, zerwali, już tego Wam nie nagrywałam, żeby nie było to takie, wiecie, nudne, codziennie tylko pielenie i kamienie, więc tylko Wam pokazałam na sam koniec efekt końcowy i też właśnie, gdzie powinno być pod tą tkaniną zawsze mokro i powinna być skorupa, to nie, to znaczy pewnie było mokro, bo rano to było tak inaczej, ale że skończyliśmy to robić, już była godzina 12, no i nie ukrywam, bo trochę gorąco było i stwierdziłam, że sobie odpuszczę to gracowanie i przegracuję sobie na wieczór i na wieczór już naprawdę nie mogłam wbić tej gracki w ziemię. Także ziemia też nie jest wszędzie dobrze nasączona i napojona, więc ten deszcz nadal jest, wiem, potrzebny. Także to, ale jestem bardzo zadowolona, że znowu udało się kolejny kawałek tutaj zrobić. Jest znowu coś, jakiś plus porządkowy i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Teraz będzie chwilowo przerwa, bo jutro raczej nie będę tutaj nic robić, no chyba, że będzie jakieś ochłodzenie, no to wtedy będzie się robić. A jak będzie gorąco, to w gorące dni nie będę tutaj raczej, wiecie, zrywać kamieni. Teraz priorytet opielić ziemniaki. Opielić ogórki, to jest priorytet, i jeszcze przegracować w papryce i w pomidorach, to są teraz moje tutaj priorytety, że tak powiem. Może być? Tak, bardzo dobrze. Julcia właśnie przelała mleko skondensowane do słoiczka. A mleko skondensowane było potrzebne, bo w końcu, dziewczyny, zrobiłam te lody, muszę Wam powiedzieć. One też będą jakoś na kanale, ale nie wiem, czy w tym vlogusiu, bo nie chcę, żeby był ten vloguś taki, wiecie, długi. No bo są wakacje i zdaję sobie z tego sprawę, że przecież też nie siedzicie tutaj przed odbiornikami i nie oglądacie non-stop tutaj nas.
Więc nie wiem, czy będą w tym jednym vlogusiu. Ale lody są zrobione. Teraz właśnie zamarzają w tej misce od maszyny do lodów, ale tutaj nie będę Wam spoilerować, nie będę Wam opowiadać, bo to będziecie widzieć, jak wyjdą lody, to oczywiście będą opublikowane. Ale na chwilę obecną muszę Wam powiedzieć tylko tyle, że bardzo dobre wyszły. To znaczy smak lodów bardzo dobry wyszedł, a opinia maszyny będzie oddzielnym filmiku. No i teraz będą już lody porzeczkowe, bo czarna porzeczka dojrzewa na krzaczkach, jest już coraz słodsza, więc będą teraz grane moje ulubione lody porzeczkowe. Także to tego też możecie się tutaj spodziewać. A domowe lody są milion razy lepsze jak te ze sklepu, bo chociaż wiemy, co żeśmy tam dodali i że nie mają tyle tych różnych dodatków i substancji konserwujących, a na tym chyba nam najbardziej zależy. Także dzisiaj będzie chyba już to wszystko. To, co dzisiaj robiłam, to też żeście wszystko widzieli, bo oprócz tych lodów oczywiście, bo te lody, tak jak Wam mówię, będą oddzielnie. Ja polowałam na komara. U nas jeszcze jakieś, widzicie, polowanie. A, Jeżuś jest, także znalazłam mojego Jeżusia, to znaczy nie ja znalazłam mojego Jeżusia, tylko Melka znalazła Jeżusia. I dałam mu jeść, ale dałam mu suchą karmę dla psa, bo nie mam innej, muszę Wam powiedzieć. Ja wiem, że pisałyście mi o suchej karmie dla kota, muszę ją zakupić, ale na razie nie kupowałam, bo nie wiedziałam, czy ten Jeżuś faktycznie jest na podwórku. Ale jutro będę w sklepie, a będę, bo jutro jest cukier w Biedronce po 3,99. Tutaj też jedna z Was się wybierała dzisiaj albo wczoraj. Już nie pamiętam, ale któregoś dnia, nie, w dzisiejszym komentarzu to było chyba napisane. Albo we wczorajszym. Bo ja wiecie, ja czytam część komentarzy z wczoraj, bo sobie rano uzupełniam te komentarze, a część komentarzy też czytam na bieżąco z dzisiaj. No i tak już mam mętlik, ale jedna z Was właśnie pisała i chyba się na tutaj rozczarowała, bo pojechała po cukier i później właśnie był drugi komentarz też właśnie od tej samej osoby, że jednak cukier jest w sobotę. No, także ja jutro jadę po ten cukier, to na pewno, no bo jednak jeszcze chcę sobie zakupić wiśnie, ale powiem Wam szczerze, nie wiem, czy ja będę jeszcze robiła jakieś dżemy wiśniowe czy coś. Tak właśnie dzisiaj widziałam pana mojego tutaj wiśniowego, więc jeżeli pan wiśniowy ogląda, to ja zamawiam oczywiście te wiśnie, ale jeszcze nie wiem, czy 10 czy 20 kilo, bo 10 bym sobie tak jak zwykle zamroziła, a z drugiej dziesiątki można by było zrobić dżemy, prawda? Ale u mnie dżem wiśniowy jem tylko ja, więc muszę policzyć najpierw, ile jeszcze mi zostało dżemów z zeszłego roku. No, także to. No i chyba tyle. Więcej tutaj nic nie będę takiego wymyślać. Nie będę, wiecie, nie wiadomo co opowiadać. To tak, przełożyć. Dzięki za te odpowiedzi w sprawie róży. Także ja jeszcze się zastanowię, bo jedni właśnie piszą, że róża chyba zbiczała, a Ewa na przykład napisała, że może tak być, że róża jest drobnokwiatkowa. I tak, bo ona miała takie drobne, blado-różowe kwiatuszki. I tyle właśnie z tego, z tej róży było. Bo te dwie róże tak ogólnie, to one miały być różami pnącymi. Jedna, tak jak widzicie, bardziej podchodzi pod różę pnącą, a druga jest na razie taka sztywna, więc nie wiem, czy ona będzie jeszcze różą pnącą, ta żółta, czy będzie różą sztywną. A jeszcze dzisiaj dostałam, muszę Wam powiedzieć, śliczne róże. Tutaj też od Ani za zdjęcia ślicznie dziękuję. Przepiękne róże w różnych kolorach, także muszę Wam powiedzieć, że ja też będę teraz sadzić róże, tylko mam nadzieję, że ja nauczę się ich tutaj właśnie obsługiwać, dbać o nie, bo też bym chciała mieć takie piękne róże, jak tutaj od Was dostaję zdjęcia, muszę Wam powiedzieć. I za te wszystkie zdjęcia każdej jednej serdecznie dziękuję, że się chcecie ze mną podzielić właśnie, jakie też macie tutaj swoje ogródki i jakie sobie tutaj zagospodarowałyście. Więc to i jeszcze Monia z Izby Smaku na YouTubie
napisała dzisiaj w komentarzu, że jest róża o nazwie Monika i to jest róża wielokwiatowa, bo już sobie wygooglałam. I jest jeszcze powojnik Julka. I muszę Wam powiedzieć, że Monika jest pomarańczowa, a Julka jest fioletowa. I piękny jest ten powojnik, więc będę też polować na powojnik Julkę i na różę Monikę, żebym miała takie dwa okazy w swoim tutaj ogrodzie. No i chyba się już nagadałam. Wystarczająco tak mi się wydaje. Także żegnam się dzisiaj z Wami. O Jerzusiu Wam powiedziałam, chyba, że jest nakarmiony, bo tak, powiedziałam. I wody też mu dałam. Trochę się jeszcze, muszę Wam powiedzieć, boi, no bo tak nieufnie tutaj podchodził, ale jutro sprawdzę, czy zjadł i wypił to, co mu dzisiaj dałam. No i teraz już się na pewno wystarczająco nagadałam, więc w dzisiejszym odcinku będzie już to wszystko. Jak Wam się podobał, to zostawcie kciuk do góry, będzie mi bardzo miło. A dzisiaj pozdrawiam, życzę oczywiście cudownego dnia, cudownego nowego miesiąca, bo jeszcze to miałam Wam powiedzieć, bo wczoraj, ten wczorajszy z 29 ukaże się 1 lipca, a ja powiem Wam, że zapomniałam, że wchodzimy w nowy miesiąc, więc życzę Wam teraz, a ten ukaże się 2, więc to jeszcze będzie, wiecie, o czasie jeden dzień później, więc życzę Wam oczywiście cudownego nowego miesiąca, żeby Wam się wszystkie plany i marzenia ziściły, a przede wszystkim życzę Wam dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jak jest zdrowie, to cała reszta się jakoś tutaj ułoży i problemy też nie będą straszne, aby było zdrowie. Także do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Już nie opowiadam. Pa!